Ja. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj oczywiście sobie na coś spojrzymy, no bo jakby nie inaczej. Oczywiście będzie przed tym suchar, a suchar na dzisiaj jest taki. Powiedzcie mi, jaki jest ulubiony owoc żołnierza? Granat! A tak na poważnie, to przyjrzymy się dzisiaj czemuś takiemu. A omawiany dzisiaj produkt to taki dosyć ciekawy produkt, ponieważ jest to, moi drodzy, mini odkurzacz ręczny, który został przeze mnie zakupiony na portalu Ale Drogo na dzień 21 września 2021 w kwocie 15 zł i 99 groszy, nie licząc kosztów przesyłki. I swoją drogą na tym kanale już prezentowałem inny taki mini odkurzacz. Jeśli ktoś by był zainteresowany tamtym produktem, to tutaj w prawym górnym rogu pojawi się odnośnik do tamtego filmiku. No dobrze, tak prezentuje się tutaj opakowanie naszego dzisiejszego gościa. Obroty silnika na poziomie 12 tysięcy na minutę. Także bardzo, bardzo rzekomo mocny jest ten mini odkurzacz. Co tutaj mamy napisane? Odkurzacz okruszków. Jest to odkurzacz od firmy Werkgraub, model 15703. Taki jest tutaj kod producenta. Sprawdźmy, co tutaj jeszcze piszą. No i dobrze, postarajmy się odpakować to coś. Tutaj przyszedł akurat taki pozłacany kolor. Wiem, że jeszcze jest chyba dostępny w kolorze żółtym. No dobrze, ja postaram się odpakować to ustrojstwo, że tak powiem. Całość jest zasilana, z tego co się orientuję, dwoma paluszkami typu AA. A jest to dosyć solidnie zapakowane, ciężko jest się tutaj dostać do tego produktu, że tak powiem. Tutaj jeszcze może troszkę go przetnę. Za chwilkę zobaczymy, co to jest warte, czy to w ogóle będzie działać. Dobra, pozbyłem się tego wstrętnego opakowania. Tutaj jeszcze... tutaj jest chyba instrukcja obsługi, która prezentuje się dokładnie tak. Kto chce, niech sobie zatrzyma filmik. Ale tutaj raczej nic ciekawego się nie dowiemy. Nawet nie zapodaję jakimś rakotwórczym, że tak powiem, tworzywem. No bo jest to tworzywo sztuczne, ale wysokich polotów, jak możecie zauważyć. Całość naprawdę bardzo ładnie, estetycznie się prezentuje. Wygląda to tak. Taka kula. Na dole tutaj mamy takie szczoteczki. Pojemność zbiornika na kurz to pół litra. No i tutaj pisze push, pasz. Tu jest chyba cały ten mechanizm. Tak to wygląda, moi drodzy. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Czyli rozumiem, że... No tutaj już tak zapodaję jakimś dziwnym tworzywem. Wydaje mi się, że to jest chyba ten pojemnik. No ale mogę się mylić. Chyba, że tutaj jeszcze na dole coś jest. Dobra. Gdzieś tutaj jeszcze powinno się wkładać te baterie, tak? Jak domniewam. Także zaraz do tego dojdziemy. Aha, baterie to tutaj się powinno wkładać, z tego co widzę. Tak, tutaj wkładamy baterie. Dobra, zaraz włożymy. I tak jak mówię, ale gdzie jest ten pojemnik? To chyba to będzie. Dobra, włożymy teraz te bateryki i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najwyżej to wybuchnie. No dobrze, mam tutaj przyszykowane takie akumulatorki. Nie wiem, w jakiej one są aktualnie kondycji, ale na pewno są na tyle naładowane, że powinno to coś odpalić. Teraz dopiero zwróciłem uwagę, że tutaj na boku, moi drodzy, znajduje się przełącznik on-off, za pośrednictwem którego włączamy bądź też
wyłączamy ten produkt i jeszcze zauważyłem, no oprócz tego, że tutaj się teraz to wkłada, tak, zauważyłem, że tutaj to się zdejmuje i nie wiem, czy to nie jest czasem ten zbiornik na paprochy, że tak powiem, no ale za chwilkę się sami o tym przekonamy. No dobrze, teraz to muszę, nie chcę tego połamać po prostu, ja to chcę jakoś po prostu, o, teraz wlazło i zamontujmy po prostu teraz te baterie odpowiednio tutaj, jak jest, przepraszam bardzo, jak jest to napisane, czas pracy ciągłej tego urządzenia na w pełni naładowanych akumulatorach wynosi rzekomo 2 godziny czasu, czyli naprawdę, naprawdę bardzo dużo. No i oczywiście jest to bezprzewodowe, nie mamy tutaj żadnego kabla. Ciekawa rzecz, zobaczymy jak to będzie zaraz działać. Trochę się boję. Dobra, tak to wygląda. Dobra, o, no i co? Chwila prawdy. Ło! Działa! Słyszycie? Nawet powiew tutaj czuję. Tak się składa, że mam tutaj przyszykowane jakieś takie pozostałości po makaronie z dupki chińskiej i zobaczymy, czy to przepraszam jeszcze raz, czy to zje te okruszki. Nie wiem, czy dobrze tutaj widzicie. Postaram się to przybliżyć w jakiś sposób. Poczekajcie, ja tutaj tą nóżkę, tak żebyście, o, teraz powinno być ok. Aj. Przepraszam, ale muszę tutaj ten statyw dostosować, tak żebyście dobrze widzieli. Ok. Oddalę troszkę. I zobaczymy, czy to coś poradzi sobie z tym. Jedziemy! Zjadł! Słyszycie? Zjadł! Moi drodzy, zjadł, jak możecie zauważyć. Tam one latają gdzieś. Ale zjadł, poradzi. Kurczyny! Zaczyna mi się to podobać. Dobra, wyłączmy teraz sobie naszego dzisiejszego gościa. I postarajmy się opróżnić tutaj ten pojemnik. Sprawdźmy może na sam początek, czy to nie znajduje się tutaj gdzieś na górze. Czyli już wiemy, że to nie jest pojemnik, ponieważ tutaj nic się nie znajduje. Wszystko jest tutaj chłodne, nic się nie przegrzewa. Także tu będzie ten pojemnik, moi drodzy. No to jak pasz, to pasz. No, tutaj to topornie troszkę chodzi, ale wiadomo, spójrzcie, elegancko, on nawet ten makaron to jeszcze tutaj pomielił, że tak powiem. No, no, powiem wam, jestem jak na razie w szoku pozytywnym. Dobra, przejdziemy może sobie na jakieś łóżeczko i zobaczymy, jak tam sobie to poradzi. Tak przy okazji spróbujmy wymusić na nim jeszcze szybsze obroty. Odkurzacz jest cichutki. Ok, mam tutaj już przyszykowane paproszki. Tutaj jeszcze jakieś kawałki chipsów. Pokruszmy to sobie. Postaram się to jeszcze wam troszkę bardziej, że tak powiem, przybliżyć.
i zobaczmy, jak nasz Rambo dzisiejszy poradzi sobie. Dobra. Idzie sobie żuczek. Pyk, 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 pyk. Nia, pyk, 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 pyk. Hopla. 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 Nia, pyk, 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 pyk. No i zjada te okruszki. Nabierzmy troszkę tempa. Myślę, że co ciekawe, produkt ten fajnie będzie się nadawał do samochodu, żeby właśnie pozbyć się jakichś takich drobnych okruszków. No ale tutaj z tym jednym tutaj ma problem. Tymi paroma, o, zjadł. Trzeba odpowiednio tutaj go pod odpowiednim kątem też może ułożyć i... Ale naprawdę powiem wam, że spodziewałem się, że będzie to naprawdę jakiś bubel, który w dodatku się nie włączy i spodziewałem się tego, że po prostu tak szybko jak rozpocznę ten film, tak szybko go zakończę i produkt znajdzie się w śmietniku albo w paczkomacie jako produkt zwrotny, ale okazało się na szczęście zupełnie inaczej. Jak widać, w pełni funkcjonalny produkt. Idealnie jest tutaj właśnie przystosowany do ręki, jak możecie zauważyć. I co ciekawe, jest w pełni funkcjonalny. Także możemy go sobie na przykład do samochodziku wziąć i takie drobne paproszki właśnie za jego pomocą tutaj sobie, że tak powiem, wybrać, tak? Fajnie, fajnie. Naprawdę jestem zadowolony na razie. Postarajmy się teraz go tutaj w takim razie opróżnić, tak? Wszystko zostało tutaj sprzątnięte. Postarajmy się go tutaj teraz opróżnić. Zobaczmy, co tutaj się znajduje. Tak jak mówię, no... A. I spójrzcie. To wszystko, co było. Także on to zgarnął i w dodatku jeszcze to, że tak powiem, przemielił. Jest ok? A sprawdźmy zatem, jak będzie on się tutaj prezentował również na panelach podłogowych. Mam tutaj już też przygotowane troszkę syfu. No dobrze, włączmy naszego Supermana. I jedziemy. To jest akurat uszczerbek, nie paproch. No powiem wam, że na panelach radzi sobie to coś idealnie. Spójrzcie, nie ma najmniejszych oporów. Najmniejszych problemów. Po prostu jestem w szoku. Bardzo ładnie to coś sobie tutaj daje radę. Elegancko. Wyłączmy go. Tak więc, moi drodzy, prezentuje się ten oto produkt. Jak sami mogliście zauważyć,
Produkt ten, no i tutaj te szczoteczki działają, to wszystko zbiera jak widać. Produkt ten naprawdę daje radę i jesteśmy w stanie drobne rzeczy tutaj nim posprzątać. Także jestem w szoku, za tak niską kwotę otrzymujemy naprawdę, naprawdę funkcjonalny mini odkurzacz. Także ja ze swojej strony jak najbardziej polecam tą zabaweczkę. Tak jak mówię, bezprzewodowe zasilane dwoma akumulatorkami typu AA, czas pracy około 2 godzin, czego więcej chcieć. I to było na tyle. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Hej.